Dzień dobry. 9 kwietnia, przegląd napraw, czyli szewska kawka. Słuchajcie, czas zacząć. Tak więc, łyczek kawy. I już Wam mogę pokazać, co wczoraj zrobiłem. Na pewno, czego nie zrobiłem, to jeszcze nie zdążyłem tych butów zrobić. Tutaj szlifowania bardzo dużo. Zadymiło się, ten Vibram to jest jednak materiał bardzo mocny. No i trzeba to zeszlifować do równości. I tam jeszcze też kilku rzeczy nie zdążyłem zrobić, bo tak to się niby wydaje, że tutaj kawałek przeszycia, tutaj przeszycie, tutaj jakaś drobnostka, jakieś podklejenie, tutaj też drobnostka, ale no my tylko, szewc zazwyczaj tylko takie drobnostki robi i z tego się utrzymujemy. I żeby coś zrobić dobrze, to wszystko wymaga trochę czasu i cierpliwości, żeby to spokojnie, dokładnie wszystko zrobić. Tak więc czasami nie ma tych butów za wiele, a jednak nie jestem w stanie się wyrobić i coś musi zostać odłożone na kolejny dzień, żeby było dobrze zrobione. Słuchajcie, tutaj zapiętki. Tutaj pani chciała z tego mocnego materiału. Tak więc tutaj było całe białe. Natomiast był wstawiony tutaj materiał ten mocny, granatowy i tak zrobiony, żeby on się tutaj zlewał z tym elementem. Tak więc tak to wygląda. Myślę, że będzie fajnie. I jeszcze tutaj eko. O, tutaj jeszcze muszę sobie ściereczką przetrzeć, bo widzę, że na tej skórze koziej się ten impregnat brzydko błyszczy. Słuchajcie, tak, tutaj wstawki zrobione. A więc też było tutaj troszeczkę zabawy, bo było bardzo dużo szycia. Bardzo dużo szycia, żeby to tutaj zabezpieczyć ten materiał. Ale myślę, że teraz będzie to dobrze. Było, cały bok był tutaj rozpruty. Musiałem tutaj to rozpruć, otworzyć i dopiero wstawić skórę w środek. Powsklejać wszystko, bok zszyć i dopiero później, a jeszcze najpierw właśnie te łaty jeszcze do zszycia. Tak więc zobaczcie, jak to wygląda. No, tu są te łaty ze skóry. Nawet nieźle to się prezentuje. Oj, słuchajcie. Co my tutaj jeszcze mamy? A, no tak. Te dziwne eko. Znaczy dziwne, no. No bo tam są takie nietypowe te obcasy były. To jest taki jeden odlew ta podeszwa i ciężko tutaj było coś dopasować. Natomiast dopasowałem. Vibramki są dopasowane. Jest doszlifowane. Myślę, że nie będzie się jakoś odróżniało z zewnątrz, natomiast będzie mocne i będzie się nadawało do dużej, intensywnej eksploatacji. Tutaj fleki do roboty. Tutaj też fleki i tutaj już mam nawet gumę taką beżową, jasno-beżową tutaj z Vibramka. To będzie dwuwarstwowy Vibram. Ja sobie tutaj na boczek odłożę. Tu będzie bardzo duży remont. A więc tak, klejenie. Tutaj jest no, koszt ponad 200 zł. Dlaczego ktoś się zdecydował? Znowu dolegliwości. Prawdopodobnie opuchnięte nogi, jakieś inne rzeczy, które tutaj klientka miała i po prostu tylko w tych butach umie chodzić. I trzeba zrobić fleki. Podkleić i zelówki jeszcze zrobić. Tutaj zelówki będą francuskie topy 2,5 mm, więc myślę, że to się będzie wszystko ładnie prezentowało. I kolejne tutaj fleki. Takie coś tutaj będą takie masywne. I tutaj też damy taką grubszą gumę do tych lasockich.
No i słuchajcie, no i tutaj akurat nie będzie z tej standardowej gumy 45 zł, ale też wytrzyma swoje. Też będzie się, myślę, że dobrze chodziło. Fleczki, oczywiście jakieś tam delikatne tutaj woskowanie, wyrównanie tych fleków, obcasów, przepraszam. No i tutaj takie obcasy będą męskie, do męskich butów dorobione. Jeszcze jakiś rzep do wszycia tutaj jest w bucie motocyklowym, torebka, której też wczoraj nie zdążyłem. Tak więc trochę tych napraw się nazbierało. Tam jeszcze mam oczywiście na resztę dni też już poprzyjmowane. W kartonach jeszcze wysyłki czekają na dalsze czynności, że tak powiem. Jedne do wysłania, jedne tutaj muszę, materiał wczoraj szukałem, jak się tutaj nada do, słuchajcie, do takich oto odment bodajże, tak, czy tak, słuchajcie, i tutaj po pierwsze kolor gumy, a po drugie jest problem z tym, że te fleki, one są bardzo duże. To jest długość podstawy tutaj jest 11 cm, więc nic z takiego z gotowych fleków nie mogłem tutaj doszukać, więc muszę szukać gum. I znalazłem gumę przy pomocy znajomych szewców, którzy mi polecili też francuską gumę, która się pojawiła jakiś czas temu na rynku polskim. Też jest struktura krepy i też powinien być taki kolor kauczukowy. Natomiast tam jest grubość około 6 mm, czyli myślę, że starczy na uzupełnienie ubytków, lub będzie trzeba dwie warstwy dać. Ciężko mi to na razie stwierdzić. Muszę tą gumę po prostu zamówić. No i tam do wysyłeczki buty. Taki mamy dzisiaj piękny dzień. Ja mogłem dzisiaj skorzystać z tego, że musiałem dokumenty do księgowej zanieść, więc sobie spacerek z dokumentami rano przy słoneczku zrobiłem. Od razu człowiek się lepiej czuje, prawda? Jak słoneczko świeci. Jutro co prawda coś zapowiadali, że ma być ochłodzenie, ale no przecież jest kwiecień. Nie możemy też być, powinniśmy się cieszyć z tego, co jest. Weekend bardzo ładny był, teraz dwa dni piękne, więc cieszmy się. Nie narzekajmy, że jutro będzie gorsza pogoda, prawda? No musi być taka różnorodność, tak jak w butach są naprawy, które z chęcią wykonuję, są takie naprawy, do których muszę się troszeczkę zmusić, zmotywować, żeby coś zrobić. Natomiast jak tak wszystko się razem weźmie w jedną całość, to wychodzi fajny dzień, taki zróżnicowany. Troszeczkę szycia, troszeczkę klejenia, troszeczkę fleków. Jak się same fleki cały dzień robi, to też jest niedobrze, to też jest jakiś dyskomfort człowiek odczuwa. A tak to jednak na przykład tutaj zapięteczki też, to była taka odskocznia od stania przy kombajnie. Można było sobie usiąść, troszeczkę wymodelować materiał i zrobić coś innego. Tak więc tutaj w tej pracy jest dosyć duża różnorodność. Dużo osób przychodzi też z torebkami, z przeróżnymi smyczami do zszywania, jakimiś paskami na wymianę klamry, z butami, zelówki, klejenia, szycia, więc nie mam się co nudzić. Tutaj też będę miał taką jakąś przeróbeczkę. Pani chce tutaj zlikwidować te łączenie, chce tutaj uciąć, tutaj chce ten pasek wyprostować, przedłużyć, żeby się zapinać w tych oto bucikach z Prady bodajże. No, wyglądają porządnie, więc myślę, że jest to faktycznie to, co tutaj piszę. I tyle, słuchajcie, kończymy już. Życzę Wam miłego wtorku i myślę, że teraz nietypowo widzimy się w czwartek. Do zobaczenia. Cześć.